Dzień dobry, witajcie. Dziś słów kilka jeszcze chciałam powiedzieć o egzaminatorach. Choć badanie pod kątem pełnienia czynności egzaminatora często jest bardzo podobne do badania instruktora, warto zastanowić się, na co zwrócić przy badaniu szczególną uwagę. Zapraszam! Badanie egzaminatora nie jest często wykonywanym badaniem w psychologii transportu, dlatego dla podsumowania chcę Wam króciutko opowiedzieć o predyspozycjach i wymaganiach do wykonywania tego zawodu. Ustawa o kierujących pojazdami precyzyjnie nas informuje o tym, jakie wymagania musi spełnić kandydat na egzaminatora. Czyli egzaminatorem jest osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B, oraz przez okres co najmniej roku odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu prawo jazdy właściwej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, musi mieć 23 lata, musi posiadać uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, jeżeli chce się ubiegać o uprawnienia do egzaminowania również na inne kategorie prawa jazdy, posiada ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora. Oczywiście musi ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny, złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin. Mamy tutaj też o tym, że powinna być dana rękojmia należytego wykonywania swoich obowiązków, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu. I tutaj możecie sobie zobaczyć, o jakie przestępstwa tutaj chodzi. No i oczywiście być wpisanym do ewidencji egzaminatorów. Jak widzicie, wiele z tych wymagań jest bardzo podobnych do tych, które były u instruktora. Jednak tutaj w tym przypadku mamy wymóg poziomu wykształcenia i mamy wymóg wieku. Wymagania co do jakby samego badania psychologicznego są generalnie analogiczne jak dla instruktora, czyli mamy tą informację, że do badań lekarskich i badań psychologicznych kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów stosuje się odpowiednio przepisy artykułu właśnie 34 ustawy o kierujących pojazdami. I jeśli chodzi o badanie psychologiczne, zakres jest standardowy, jak to w badaniach z psychologii transportu. Terminy są standardowe, czyli mamy do 60 roku życia co 5 lat badanie, powyżej 60 roku co 30 miesięcy. I tutaj również mamy ten zapis dający psychologom możliwość skrócenia tych terminów, jeżeli w wyniku badania stwierdzimy, że u osoby jest możliwość wystąpienia jakichś przeciwwskazań do kierowania pojazdami przed upływem tych terminów. I słuchajcie, no, zarówno dla instruktorów, jak i dla egzaminatorów, a w szczególności dla kandydatów do wykonywania tych zawodów, no, stawia się dość wysokie wymagania, jeżeli chodzi o sprawność spostrzegania, uwagę, sprawność intelektualną, sprawność psychomotoryczną, ale także jeżeli chodzi o pożądane cechy osobowościowo-temperamentalne. I za takie cechy kluczowe uważa się przede wszystkim gotowość do podnoszenia kwalifikacji, bardzo dużą odpowiedzialność, sumienność, samodzielność też w podejmowaniu decyzji, wysokie kompetencje społeczne, wewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli, niski poziom lęku, emocji negatywnych, brak skłonności do zachowań agresywnych i ryzykownych, ale również niska tendencja do ulegania manipulacji, ale także do manipulowania innymi. Warto, myślę sobie, także wskazać na taką wysoką kulturę osobistą, bo taki egzaminator jest jednak żywą wizytówką tego zawodu i buduje albo rujnuje postrzeganie tego zawodu, szacunek do tego zawodu. Często instruktorzy, o czym mogliście usłyszeć w jednym z wywiadów, słyszą podczas szkolenia różne historie o różnych egzaminatorach i muszą tak naprawdę walczyć z tym, że na dzień dobry kursant myśli już o egzaminie i o tym, na jakiego egzaminatora trafi, zamiast skupić się na samym szkoleniu i na nauce prowadzenia samochodu. Egzaminator musi być gotowy do pracy, pod presją, w stresie. Tutaj ta ekspozycja społeczna jest dość duża. Egzaminy są nagrywane, często nawet osoby postronne, jak rodzice czy znajomi jadą za pojazdem egzaminującym i filmują przebieg egzaminu. Też to poczucie odpowiedzialności jest tutaj większe niż w przypadku instruktorów, bo od ich decyzji zależy, czy ktoś otrzyma uprawnienia do kierowania pojazdem danej kategorii, czy też nie. W związku z tym muszą umieć też radzić sobie z krytyką i cechować się wysoką samooceną i poczuciem kompetencji. Ten zawód, podobnie jak zawód instruktora, jest również narażony na ryzyko wypalenia zawodowego i pod tym kątem na pewno warto poszerzać diagnozę podczas badania psychologicznego. Przy ocenie i diagnozie warto zwrócić uwagę również na adaptacyjne sposoby radzenia sobie ze stresem, na kompetencje społeczne, w tym na potrzeby aprobaty społecznej, na autorytarność, tendencje do dominacji, dyrektywności. Chciałabym również zwrócić Waszą uwagę na jeden aspekt i w zasadzie tyczy się on i zarówno instruktorów, jak i egzaminatorów.
Tak naprawdę w wielu firmach funkcjonuje ocena pracownicza, która ma na celu z jednej strony kontrolę tego, jak pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków, ale też ma wychwycić postępy, osiągnięcia, wskazać obszary do rozwoju, dawać informację zwrotną osobie ocenianej. I często dobrze przeprowadzona ocena wpływa na poprawę wydajności pracy, jej jakości. Dlatego uważam, że zarówno egzaminatorzy, jak i instruktorzy powinni takiej ocenie podlegać. I powinna ona być wielowymiarowa tak naprawdę. I w przypadku egzaminatora można by oceniać jego merytoryczne przygotowanie, jego zdolności pedagogiczne, stosunek do oceny egzaminowanej, sposób, w jaki prowadzi egzamin, czy stara się kształtować postawę osoby egzaminowanej, czy zwraca uwagę tej osobie egzaminowanej na pewne elementy, czy podnosi sam swoje kwalifikacje, jak jest odbierany przez osoby egzaminowane, ale również przez innych egzaminatorów. I tak naprawdę badanie można by poszerzać o wiele metod. Można by sprawdzać i skalę wartości, postawy zawodowej, samoocenę, wnikać głębiej w skłonność do agresji czy ryzyka przejawianego w ruchu drogowym. Dlatego zawsze podkreślam, że najważniejszy w badaniu jest wywiad, odpowiednio skrojony pod rodzaj badania, a także pod kolejne pozyskiwane informacje. To nie może być tylko ankieta, którą wypełnia osoba badana. Indywidualnie dobrany wywiad jest nieocenionym źródłem wiedzy i co ważne jest obowiązkowym elementem badania psychologicznego. Dlatego warto zadawać dodatkowe pytania, poruszać różne kwestie podczas wywiadu z osobą badaną, uwzględniać specyfikę zawodu, jaki dana osoba wykonuje, starać się dawać informację zwrotną, tak postawić, jakby nastawić również na tą taką psychoedukację. I tak sobie myślę, że rolą egzaminatora jest weryfikowanie tego, czy dana osoba może być kierowcą. I dobrze by było, żeby tak odpowiedzialny zawód wykonywała odpowiednia osoba, prawda? Z tą myślą Was zostawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia.